Można? Dzień dobry Państwu. Proszę Państwa, dzisiejsza konferencja poświęcona jest wojnie. I chciałem ją rozpocząć takim przekazem. Jeżeli ktokolwiek chce oceniać to, co w tej chwili się dzieje na Ukrainie, i jeżeli ktokolwiek chce myśleć o przyszłości Ukrainy i o tym, że to jest daleko, to proponuję przez chwilę taki sposób myślenia. Rekomenduję zresztą ten sposób myślenia każdemu państwu, które jest w Unii Europejskiej. Co by było, gdyby dziś na Lubelszczyznę albo na Podkarpacie wjechały rosyjskie wojska? Jak byśmy się zachowywali jako naród? Czy byśmy się zastanawiali nad sankcjami, które powinny Rosję spotkać, czy nie? Czy jeżeli by taka sama sytuacja się zdarzyła w innych krajach, a nie zdarza się tylko dlatego, że granice są po II wojnie światowej w tych miejscach, w których są, to te kraje powinny mieć w tej sprawie jasne i klarowne stanowisko? Jeżeli przyjmiemy taki sposób myślenia, to w tym momencie stanowisko w tej sprawie Lewicy będzie dla Państwa bardzo jasne. Proszę bardzo. Dzień dobry. Proszę Państwa, to, co wydarzyło się wczoraj, to jest naruszenie ładu międzynarodowego i to jest poważne zagrożenie dla trwałości pokoju w Europie. Na rosyjską agresję musi być wspólna, zdecydowana reakcja. Tu nie ma już miejsca na półśrodki od tego, czy nasza wspólna europejska reakcja będzie zdecydowana. Zależy to, czy awanturniczy reżim Putina zatrzyma się, czy pójdzie dalej. Dzisiaj będziemy namawiać zarówno rząd, jak i naszych partnerów, przyjaciół z innych krajów Unii Europejskiej do takiego właśnie wspólnego działania, żeby tę imperialną awanturę rosyjską zatrzymać. Potrzeba zdecydowanych, silnych sankcji ekonomicznych skierowanych przeciwko realnym autorom tej agresji, czyli rosyjskiej elicie politycznej i rosyjskiej elicie pieniądza. Należy zamrozić majątki, aktywa i akcje należące do rosyjskich oligarchów w przedsiębiorstwach działających na terenie Unii Europejskiej. To możemy i powinniśmy zrobić natychmiast. Trzeba odciąć rosyjskie banki i rosyjski fundusz suwerenny od rynku europejskiego. Trzeba pilnie zamrozić obrót rosyjskimi obligacjami na terenie Unii Europejskiej. Trzeba wreszcie, i to jest rzecz kluczowa, zablokować Nord Stream 2. To są działania, których potrzebujemy już dzisiaj. I już dzisiaj potrzebujemy też europejskiej solidarności, pakietu pomocowego dla tych krajów, które zdecydowane sankcje nałożone na reżim Putina uderzą rykoszetem. Od tej solidarności, od tego, czy jako Europejczycy będziemy trzymać się razem, będzie zależało, czy uda nam się skutecznie zatrzymać tę imperialną agresję. To są zadania na dzisiaj, ale są też zadania na jutro i na kolejne dni. Europa musi strategicznie uniezależnić się od importu paliw kopalnych z Rosji. Europa musi przyspieszyć transformację energetyczną tak, żeby skończyć z rosyjskim szantażem energetycznym, ale także, żeby skończyć karmić reżim, który wykorzystuje pieniądze pochodzące z naszych kieszeni, pieniądze, które płacimy za rosyjski gaz, za rosyjską ropę, do tego, żeby rozbudowywać armię, która stanowi w tym momencie zagrożenie dla trwałego porządku i pokoju w Europie. Transformacja energetyczna, szybka transformacja energetyczna Europy, to jest narzędzie, które pozwoli nam trzymać pokój na naszym kontynencie i to jest dzisiaj strategiczne zadanie dla całej wspólnoty europejskiej, zadanie numer jeden.
do takich działań, do zdecydowanych sankcji ekonomicznych, do tego, żeby nie stosować półśrodków, tylko wysłać Kremlowi komunikat w tym języku, jedynym języku, który Kreml rozumie, będziemy namawiali rząd i będziemy namawiali inne kraje, naszych przyjaciół w Unii Europejskiej. Jesteśmy przeciwni imperializmowi, każdemu imperializmowi, a imperializm rosyjski dziś, co zobaczyliśmy tej nocy, stanowi realne zagrożenie dla pokoju w Europie i trzeba go zatrzymać. Szanowni Państwo, bezpieczna Ukraina to bezpieczna Polska. To nie jest slogan, a rzeczywisty warunek pokoju w Europie. To, co się wydarzyło dzisiaj w nocy, to rozpoczęcie kolejnej fazy rozbioru Ukrainy. Pierwszy etap miał miejsce w roku 2014. To był Krym. Dzisiaj Ługańsk i Donieck, a jeżeli nie będzie mocnej i twardej decyzji i stanowiska europejskiego, to kolejne kroki to być może Kijów i cała Ukraina. Wczoraj Władimir Putin w sposób skandaliczny i agresywny dał do zrozumienia, że Ukraina to rosyjska strefa wpływów. To państwo, które nie ma prawa bytu. Ukraina to de facto państwo, które powinno być przyłączone do Rosji. Władimir Putin wskazał, że chce odnowić granice Rosji w granicach ZSRR. Władimir Putin dzisiaj mówił o Ukrainie, a kolejny krok to są być może państwa nadbałtyckie, to również NATO. W tej sprawie polska polityka powinna być aktywna i zewnętrznie, ale i wewnętrznie. Dlatego w dniu dzisiejszym złożymy wniosek do prezydenta Andrzeja Dudy o zwołanie nadzwyczajnego posiedzenia Rady Bezpieczeństwa Narodowego. Chcemy się spotkać i powiedzieć jednym głosem, bo spór w sprawie Ukrainy powinien być wyłączony z bieżącej walki politycznej. Nie powinno być podziałów na tych z lewa i tych z prawa, bo sprawa Ukrainy i bezpieczeństwa Ukrainy to jest jeden z najważniejszych elementów bezpieczeństwa Polski i sprawa, która od wielu, wielu lat jest takim wspólnym manifestem partii politycznych w Polsce, że się w tej sprawie nie różnimy. Mamy również nadzieję, że polskie państwo będzie aktywnie zachowywało się, jeśli chodzi o odpowiedzialność i solidarność z Ukrainą. Polska powinna dzisiaj być lobbystą i pierwszym akuszerem ukraińskich interesów w Europie. Powinny odbyć się spotkania w ramach OBWE, ale również na polski wniosek powinno odbyć się nadzwyczajne spotkanie Rady Europejskiej. I tutaj będziemy wnioskowali, aby premier Morawiecki z takim wnioskiem wystąpił. Ostatnia rzecz dotyczy bezpieczeństwa Ukraińców i Polaków na Ukrainie. Polska, wykazując solidarność z Ukrainą, musi mieć świadomość, że bycie na Ukrainie to jeden z elementów tej solidarności. Dlatego jesteśmy zdecydowanie przeciwni polityce, która miałaby zabierać z Ukrainy, z Kijowa, polskie placówki dyplomatyczne. Polska ambasada w Kijowie, polskie konsulaty na Ukrainie powinny cały czas być otwarte, bo wycofywanie ich, ucieczka, jak nie robią to niektórzy dyplomaci innych europejskich czy światowych państw, to jest wyraz pokazania, że ukraińskie interesy tak, ale poza granicami Ukrainy. My powinniśmy pozostać w Kijowie, powinniśmy pozostać w Lwowie, powinniśmy być solidarni z Ukrainą i na Ukrainie, i poza jej granicami. Dziękujemy. Dziękujemy bardzo.